Wytam. Wytam. Przyjął pana dostanę amfetaminę? Amfetaminę? Tak. Tak. A jeden woreczek? Tak. Tak. Punkty payback pan zbiera? Nie. Kartę stałego klienta zakładamy? A po co? 50% rabatu na zakupy w każdą środę. No to chcę. Popielcowo. A to nie. To 100 zł. A to co? Lipton. Gratis od firmy. Dziękuję. Proszę. Miłego dnia. Również. Łapy w górę, łajzo! Chodzisz siedzieć, za co tutaj robisz? Ale ja nie chciałem handlować narkotykami, to życie mnie do tego zmusiło. Nie chodzi o to, czym tutaj handlujesz, łajzo! A o co? To urząd skarbowy. Nie wydałeś paragonu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie w przedszkolu imienia pingwina Pikpoka, dofinansowanym z Unii Europejskiej. A propos Unii Europejskiej, nie wiem czy pan wie, ale w Finlandii na jednego mieszkańca przypadają dwa przedszkola. Nie wiem czy pan wie, ale w Polsce na Sylwestra na jednego Polaka przypadają dwie Finlandie. Chciałbym do państwa przedszkola zapisać dziecko. Dobrze, na początek taka ankietka. Dlaczego akurat nasze przedszkole? Według rankingu Super Expressu jest to najbardziej renomowane przedszkole. Najczęściej remontowane. Remontów dokonują same dzieci, wie pan? Proszę? No mamy taką grupę kopareczki. Przygotowuje na studia budowlane. Zapisać tu pana dziecko? Nie, wie pan co, ja myślę raczej o czymś innym. Jestem doktorem biologii, może coś w tym kierunku. Mamy dwa doskonałe profile przyrodnicze. Te bardziej chłonne dzieci idą do grupy gąbek. Dobrze, a te słabsze? To jamochłony. No, zwykle te jamochłony przekształcamy w taki profil filozoficzno-socjologiczny, wie pan. Tam przez 3 lata uczą się niepotrzebnych rzeczy, ale też jak wypełnić wniosek o zasiłek. Wie pan co, te gąbki nawet ciekawe, ale moja żona jest muzykiem, może coś w ten deseń. Proszę pana, Janki, Sebastianki, Baszki. Znakomici pedagodzy. Tutaj zimą zajęcia prowadzi mrozu, a latem zastępuje go piasek. Jeszcze panu powiem. 99% naszych absolwentów trafia albo do Oxfordu, albo do Cambridge. No a ten 1%? Do WSNM, FR. Co to za wynalazek? Wyższa Szkoła Nauk Medycznych i Ogrodnictwa i Oszczenia Noży w filii Radom. A co pan się tak śmieje? A pan co kończył? No ja, UJ, proszę pana. UJ. No a pan co? A ja Yale. Co takiego? No, Yale University, proszę pana, New Haven, Connecticut. No, Yale pan kończył i pan zapisuje do przedszkola imienia pingwina Pikpoka? Zapisywacz do placówek oświatowych. Taki profil skończyłem w Yale. A wie pan, gdzie wcześniej zapisywałem? No gdzie? Do Yale. Ale po tygodniu mnie wyrzucili. Dlaczego? Nie dałem sobie rady z ksero. Było po angielsku. Spokojnie, proszę pana. Wszystko będzie dobrze. Niepotrzebnie się wygadałem. Nie wiem, czy teraz pan jeszcze chce tu zapisać swoje dziecko? Może się pan zdziwi. Ale widzę, że pracują tu ludzie z pasją, tacy jak pan. Chciałbym, żeby moje dziecko trafiło do gąbek. Proszę mi tylko powiedzieć, nadaje się? Ale co mi pan tutaj pokazuje? No zdjęcie USG. Moja żona jest w 4. miesiącu ciąży. I teraz pan przychodzi dziecko do przedszkola zapisać? No tak. Zapisy na ten rocznik skończyliśmy w 2007.